Siemano, słyszeliście o tej grubej akcji, gdzie znowu jakiś typek wziął snajperkę i ładował w skoczków narciarskich? Norweskich, bo za dobrze skakali? Prawda, panie Halworze? Czy nie? Taki sezon. Męczyliście mnie i prosiliście, więc wracam do gry Ski Sniper, Sky Sniper, Sky Sniper, Ski Sniper, Skyen, Sky, Skyen Snip. Gdzie jest Skyen właśnie? Okej, więc zostawcie łapeczkę w górę i dzisiaj bierzemy różne znowu punkty widokowe, z których będziemy mogli strzelać do skoczków narciarskich. Oczywiście gra nie była mega jakoś rozbudowana, ale były miejsca, z których nie strzelaliśmy. Zacznijmy oczywiście na sam początek od czegoś delikatnego, może faktycznie z tego balonu. Nie mam, kurczę, tego, bo mam chyba 5 strzałów prawdopodobnie. Tak? Nie mam gdzieś tam swoich głównych rzeczy zapisanych. On gdzieś tam się rozpędza powolutku i teraz my... A, możemy zrobić zwolnione tempo. Mordo, zobacz to. Co? Jakim cudem on wylądował? To nie ma sensu! Kurde, muszę bardziej się ustawić z przodu. Kidneys, czyli po nerach muszę go uderzyć i w splen. Czym jest splen? No, wielkie poruszenie. Dobra, mordo. Najlepiej było... Jest! Czyli ja nie muszę zwracać uwagi na to, to leci tak szybko, że muszę go... Chyba nerka! Mamy nereczkę za 1400, nie wiem czego się cieszę, właśnie postrzeliłem skoczka narciarskiego, który będzie dachował. Będzie dachowanie, czyli będzie jak naj... Odległość całkiem nieźle. Przez rozmiar skoczni przeskoczony, czyli za punkt konstrukcyjny, no 2900 dolarów i oczywiście za te rzeczy możemy sobie dokupować różne rzeczy. Czyli w tym wypadku będziemy mogli chyba pójść w nową giwerę, nowy karabin, nie wiem czy shotguna z takiej odległości, to raczej odpada. Czyli na tych 5 strzałów musiałbym 5 razy trafić w nerę, raczej jest to niemożliwe. Ale zobaczymy w co będziemy w stanie trafić. I teraz mordo. Wyskok. To była noga. To była... Nie mam strzałów już! Przecież to nie działa! To nie działa tak jak powinno! Dobra! Trzeci! Thomas Morgenstern! Co się stało w ogóle z Tomaszem Morgensternem? Czy on zakończył karierę? W każdym razie, moi drodzy, chciałem też z wami pogadać, jaka jest wasza wiedza o skokach narciarskich, bo jeżeli jest duża... O tak... Oj, chyba będzie nera! A ja wiem mało... To jest jak z tego, z Ghost Warriora. No nie ma nereczki, bardziej w jojku. Dostał w jojko, to nie jest dobre uderzenie. Muszę szukać bardziej głowy. A najlepiej gra mi się na takich, w których jestem postawiony prosto. Czyli strzeligen w prosto lecigen skoczkigen. Wiecie o co chodzi. 129 metrów, to skoczymy na jakimś bardzo małym rozmiarze. O, double run, czyli będzie dwóch skoczków. Muszę trafić chociaż w jednego. I ostatnia runda, piąta, fly low. Nie wiem, suicide, czy on ma narty samobójcze? Tak się nazywają. A podwójna tan, czyli przed skoczek leci. Ciekawe ile mam... O, jeden dostał w kolano, a ten... Poczekaj... Jest! Oboje! Double round! No tej formy się nie traci. Chyba serduszko, a jednak płuca i serce. To jest dobra cena! 6300 za niego. A tamten poprzedni? Tamtego poprzedniego nie trafiłem? O co chodzi? Będą obok siebie? Bardzo blisko siebie. Nawet w... Przytul go! 7000! I chciałbym arsenał zwiększyć swój. Ile mam? 18 tysięcy. Mamy teraz tą. Tą mogę... O, tą mogę kupić za 15 koła. Za 30 jakąś taką lepszą. Za 50, za 70, za 90, 150. I jakieś papsy mam. Zielone pigułki. Nie wiem co za pigułki! No dobra, czyli uzbierajmy powiedzmy te 30 tysięcy chyba, żeby już nie kupować tego takiego beznadziejnego, nie? Tej snajperki, AWP-y. Nie kupujemy AWP-y, tylko idziemy bardziej w to za 30 koła, a jesteśmy w stanie to zrobić po jeszcze jednym skoku. Tutaj muszę 20 razy uderzyć w ripsy, czyli w żebra i uderzyć w głowę 15. Za głowę chyba mamy najwięcej, więc teoretycznie zobaczę jak to się będzie prezentowało. Bang. Chyba są, chyba serce. Widziałem tam okolice płuc, może bardziej bark. Jest jednak serdo, bardziej bark. Jednak bardziej bark. Jakby to wpadło w serce, nie obraziłbym się, bo bym dostał kupę kasy. A idziemy w nowy gun za 30 tysięcy, także na Jesusa do tyłu, proszę bardzo. Troszkę połamany, trochę kasy za to dostanę. 1200 to nie jest jakoś dużo, nie oszukujmy się. Około 130 metrów będzie, prawda? 137, nowy rekord skoczni. Andreas Witholzl. I teraz on trenuje chyba Austriaków, nie? Andreas Witholzl. Ja Austriakom coś nie idzie. Stefan Kraft miał kontuzję. Chyba głowa! Chyba będzie mózg. Chyba, że on nie ma mózgu, ale ma mózg. No i nie! Dlaczego? Brakło zylimetra do mózgu. No i ten też na Jesusa nogi do przodu wyląduje przy punkcie konstrukcyjnym. Czyli znowu mamy około 134-metrowy skok.
134 znowu ten sam. Także oni lecą na taką odległość, niech będzie. Celujmy, celujmy, teraz może polećmy bardziej w klatkę piersiową, czyli gdzieś żebra, serce, wiecie o co. Znowu samobójcze narty, także chłop się gdzieś tam wybiera, pewnie już wie co go czeka. Także, co tu się dzieje? Okej. I slow motion. Dobrze. I teraz, że to chyba jest jądro. Lewe jądro, to jest lewe jajko jak nic. Lewe jojko. I znowu nie trafiłem w kidney, znowu nie trafiłem w nerkę i niewiele brakło, czyli my hips don't lie when it's checking the PewDiePie, 950, znowu punkt konstrukcyjny, czyli, oj, teraz mniej metrów, około 130, no to już 130 na pewno, bo trochę chłopak, 128 metrów. 123, mniej troszkę, ale nieważne. Także nie trafiłem ani razu jeszcze w to, co tak naprawdę chciałem, żeby dało mi dużo kasy. Muszę zacząć trafiać, dlaczego? Dlatego, że chociaż jakbym miał tą snajperę za 15 koła, teraz bym dopiero robił dobre wyniki, nie? Teraz będzie! Jest serce na bank. To jest strzał w serce. To jest Cupidyn. Cupidyn. 2000 za serce. Kasy trochę wpadnie. Nie mówię, że nie. 2750, czyli około 3500 przy upadku już. Jeszcze będą połamane żebra praktycznie. Ten leciał jakby z rury spuszczany gdzieś w Argentynie. W tej takiej w parku rozrywki, wiecie o co chodzi. Około 3000. No i to jest rekord skoczni. 178 metrów, mojej drodzy. 166, o niewiele się pomyliłem, ale jednak i mamy jeszcze jeden strzał, który pozwoli nam zarobić znowu trochę pieniędzy, znowu musiałbym trafić w serce, to może będzie już nie stać, moi drodzy, na tą tego lepszego gana, bo jak będziemy stać na lepszego gana, to będzie znacznie lepiej, będziemy mogli sobie skorzystać już z nowej snajpery, a nie tylko z tej. Ale wiecie o co chodzi, you know chyba trafiłem, będzie serdichen! Serdichen, oddychaj mordo, będzie trafił. No nie! Dlaczego? Tylko ripsy i uderzenie, to jest bardzo mało pieniędzy, ale... Ale niech będzie, wezmę co jest. Makarena? Makarena, dobra, mamy double runa. Teraz trafię dwóch ziomków. Trafiłem. I chyba serducho, także będzie dużo kasichem za to. Serce, wszystko naraz. Splen. No właśnie, co to jest ten splen? Czy to jest łono? Czy to jest lędźwia? Co to są spleny? Za to kasy trochę będzie. Halo, no jeszcze za tego drugiego gościa. Nie dość, że tamtego trafiłem. A, kasa razy dwa. Czyli już teraz będziemy mieli najlepszą snajperkę. Czyli 8... A, 8700. O, to już będę miał najlepszą snajperkę. Jup. Chyba głowa. Chyba, chociaż chyba za nisko. Jeszcze nie wiem, zobaczę. Znaczy, ja zobaczę. Uuu, serce i płuco. Od razu zahaczyłem. Czyli będzie dużo kasy. Bardzo dobrze, będą pieniążki. Pieniążki, także trzeba inwestować w rozwój sportu, moi drodzy. Z skoczków narciarskich. I to się rozwinęło. Także 3000 za jeden strzał to jest bardzo dobra kasa. Fallen, tutaj mamy tego brazylijskiego zawodnika Counter-Strike'a z Mibru. Gabriel Toledo Fallen. Wiecie co, czy nie wiecie? Teraz szybciej leci. Chyba trafiłem w głowę, ale jak już spadał, co się wydarzy? Jest łeb, ale nie mózg. Czyli w zęby. Chciałem mu wybić jedynki. Po prostu, w sensie to była taka sprawa typowo dentystyczna. Chciałem chłopakowi pomóc, nie chciałem współpracować, nieważne. Ten ziomek też Fallen, też będzie robił upadek. Chyba jojko. To jest albo nera, albo jojko. Pachwinka będzie. Naprawdę w nic nie trafiłem? Is unfair, za mało hajsu. A ten? Hated. Ten jest nienawidzony, ma narty z nienawiści. Z firmy, która nienawidzi swoich klientów, dlatego im sprzedaje narty. Będzie głowa! Będzie głowa! Web shot! I to w mózg! W mózg za 600? To nie jest fair. To najwięcej człowiek dostaje tutaj w sumie za serce. Ale nieważne, liczyłem na to, że to będzie jakieś wybitne uderzenie. Proszę bardzo, na klatkę. Lekki ragdoll, spokojnie. Także powiedzcie mi, jak wam się ogląda po chyba 2 czy 3 latach przerwy od ski snajpera. To było naprawdę bardzo dawno temu. Jeżeli bawicie się dobrze, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, napiszcie hashtag skoczek. Nas już będzie stać, bo mamy 16400 hajsu i teraz nas będzie stać na lepszą broń, na lepszą snajperę. Także wychodzimy do menu głównego, arsenal. O, to jest już snajperkę zostawiamy, a kupujemy to! Więc! I wyekwipuj, mordo! A za tamto ile było? 50. No to jeszcze bym nie miał, jeszcze musiałbym trochę pograć. Ale ekwipujemy to i teraz próbujemy z innego miejsca, na przykład stąd. Vantage point. To jest już daleko. Czyli nereczki i lewa right foot, czyli w prawą stopę, czyli lewa moja, jak będę widział. Czy ja jestem w stanie z tej snajpery, którą kupiłem, już w nich trafić? O jest. Lecisz? To dawaj.
I bez fokusa trafiłem, ale jest ciężko, naprawdę. Coś tu chyba... Śledziona! Czy wątroba, liver? Proliver, na wątrobę, to wątroba. Zawsze mówiłem wątrobę i śledzione. 4200 za jeden strzał. Całkiem dobry. Teraz będę zarabiał też przez to więcej, bo strzelam z dalszych odległości. Fajnie, fajnie, czyli walimy gdzieś z punktu widokowego. Myślałem, że to będzie naprzeciwko zawodników, ale jednak walimy gdzieś z boku. A najlepiej to już w ogóle by było, jakbyśmy mieli najlepszą snajperę. Tyle mielibyśmy w sumie kupę kasy. Pewnie są haksy do tej gry, ale nie będę haksów odpalał. Jakbym go strzelił, jak on jeszcze nie wyskoczył, to pewnie złotówki nie dostaje, nie? No popatrz, nic nie zarobię, za daleko jest, za daleko! O, double run, dobra, dawaj. Dawaj double runa. Ten ma narty też, samobójcze narty, Suicide Sport. Dawaj, wyskocz! Jest tych dwóch, także muszę najlepiej trafić w pierwszego. Jak tu celować, pod jakim kątem? Dobra, dostał. I drugi ziomek. Też dostał! Jest dwóch, chyba tylko przestrzeliłem mu kolano. Czy to jest dobre uderzenie? Kolano! Tight red, czyli prawe kolano, to jest jego lewe kolano, to po pierwsze. Coś tam mi odpalą, dwa, kasa razy dwa, więc będzie, no, będzie tam 4400, nie ma szału, ale tragedii również nie. Także jest gitara, proszę bardzo. No i tak się strzela, strzeliłem. Teraz z bliska to już w ogóle by było dobrze, jakbym wziął ten balon albo punkt widokowy ten na końcu, tą trybunę, to by było już w ogóle zarobiście. Bang. Od razu, chyba nereczka. Czy to jest nerka? W ogóle w to nie celowałem, tylko płucko. Lewe czy prawe? To nie ma znaczenia. Dla niego płuca to są płuca, w sensie dla twórcy gry, dla niego. Tego, co stworzył tę grę. Płuca to płuco i koniec. Też będzie około 2000. 1730, jeszcze dystans, proszę bardzo, 1800. Ostatni strzał. No! Dzisiaj nie będzie pieczeni. Jeszcze potrzebuję 5 strzałów z fokusem, żeby trafić. A że mam teraz lepszą snajperkę za 30 tysięcy. Tu już chyba będzie pierwsza liga, nie? Serce! To musi być serce. No takie strzały to już tylko, żeby zarabiać pieniądze. Myślałem, że to będzie serce. Ale z fokusa, trafiony. Mało! Mało! Low budżet, low money. O, double runa, jak wyprosił normalnie, mówi, dawaj double runa i mi dali. No i dobrze, będę dwa razy celował w klatę i tyle. 5 razy muszę trafić na fokusie, żeby odblokować jakieś tam pierdoły. No ten fokus to nie jest tutaj jakiś wybitny, nie? Dobra. Dwóch trafionych, nie wiem do końca w co trafiłem, prawdopodobnie tutaj będą płuca, nie? Tak to wyglądało, celowałem w płuca, więc... Dużo to ja tutaj nie zarobię, 1100 z upadkiem, słabo, słabizna, to razy dwa miałem po prostu, bardzo słabo, będzie 1635, 1580, pomyłka. Teraz chcę jeszcze zobaczyć stopę na przykład, jak go postrzelę gdzieś w kolano. Udo, jest kolanko, lewe, moje prawe, moje jak patrzę prawe, ale jego lewe. Kolano przestrzelone, czyli to jest lewe kolano. Tight to jest kolano? Nie pamiętałem, mój English is not perfect, wiecie, I feel trained to you, pociąg do ciebie, rozumiesz? Noriaki Kasai. Oj, jest czarnoskóry, więc to raczej nie jest Noriaki Kasai, jest to raczej jakiś mężczyzna średniego wieku, bardzo chudy, koło 50 kg. Ale to muszę trafić w to serce, bo to nie ma żadnych. No i zaś jest wątroba, bardziej żołądek, nie? Liver, znowu proliver, wątroba. Ja celowałem w niego proliverem. Tam był zapakowany właśnie, nie strzelałem z pocisków, tylko z proliveru, żeby on miał lepiej, żeby mu wątroba bardziej funkcjonowała, bo niedługo są imprezę, jest impreza jego żony. No tam jest postrzelony, nawet widziałem, w którym miejscu. Także proliver zaaplikowany, jeszcze 2000, no i fajnie. Więc moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka z gry Ski Sniper, Sky Sniper, Ski Sniper, Sky Skyen. Jeżeli bawiliście się dobrze, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie hashtag Kamil Stoch albo Andrzej Stękała. Niech na tym filmie za kilka lat będzie wiadomo, że Andrzej Stękała był w formie. Moi drodzy, ode mnie to tyle. Odcinki codziennie o 10. Jak chcecie więcej gier na kanale, łapeczka w górę i hashtag Andrzej. Albo skoczek, albo skoki, nie wiem, albo hashtag Skyen. Skyen wróci. Łokieć.